Witam w kolejnym odcinku Zagrajmy w Sony Colors. O nie, poziom podwodny. Zmora w większości Soników, nawet zmora w Sonic Mania. Ale ja lubię ten poziom, prawdę mówiąc. I bardzo mi się podoba koncept tego poziomu, że takie akwarium, ale orientalne. I tutaj jest taki mały sekret. Jeśli tutaj przeboostujemy na tej rampie, jeszcze potem jeszcze raz odpalimy boost w powietrzu, to wtedy mamy taki skrót. Jeśli po prostu będziemy trzymać boost, to niestety nie sięgniemy tamtych pierścieni. Ale uwielbiam ten poziom. Uwielbiam jego estetykę oraz to, że nawet pomimo tego, że jest wodnym poziomem, to akurat nie jest tak źle. Przynajmniej dzięki temu, co mamy Whispy. O, tutaj jest taki dosyć wredny moment. Nie mamy żadnego boostu, nie było żadnych białych Whispów. A tu trzeba omijać przeciwników tak uczciwie, po staroświeckiemu. Nie ma również tutaj toczenia się, spin dasha. Więc właściwie jedyne takie obejście problemu to jest ślizganie się. Ślizganie się również pokonuje przeciwników, nawet jeśli to nie ma zbyt wiele sensu. Bo jeśli jak Sonic prześlizguje się z dużą prędkością, to można sobie tak uzasadnić, że Sonic tym ich po prostu przewrócił, potknął się i jak się potknęli, no to wtedy zginęli. Natomiast z małą prędkością, no to tak troszkę coś tutaj się nie zgadza. A giną właśnie niezależnie od prędkości. Ech, i teraz zrobiłem głupotę. Nie chciałem po prostu zmarnować tego Whispa, więc no, właściwie tego zmarnowałem. No, jak już mówiłem, pojawia się tutaj na tym poziomie wiertło, dzięki czemu możemy się poruszać pod wodą, podobnie jak w cieście. Z tą różnicą, że jeśli nam się skończy Whisp, to nie giniemy, tylko po prostu możemy sobie dalej przebywać pod wodą, czekać, aż w końcu się pojawi ta klasyczna muzyczka. Nie lubię za bardzo tego momentu. Tutaj pojawiają się przeciwnicy, spadają z nieba i musimy grzecznie czekać, aż w końcu ta winda zjedzie. Ale można sobie po prostu też stawiać na skrzynce i zupełnie zignorować tych przeciwników. Natomiast jeśli chcemy złapać alternatywną ścieżkę, tam jak widzieliście te kryształki, to trzeba poczekać, aż zjedziemy na sam dół i wtedy wycelować, odbić się i pójdziemy sobie gdzie indziej. Na tym poziomie pojawiły się skrzynki. I skrzynki możemy przesuwać na dwa sposoby. Albo szybko, albo wolno. Żeby przesunąć się szybko takim kopniakiem, to wtedy wystarczy przy nich stanąć, przytrzymać chwilę przycisk boostu, aż tak Sonic się naładuje i wtedy puścić. A żeby wolno, to wystarczy po prostu przesuwać tak powoli, jak to było na przykład w Sonicu 1, w Marble Zone. Ale nie jest to taka blokada spowalniająca grę, jak właśnie w Marble Zone, w Sonicu 1. A ten akt drugi jest bardzo nietypowo umiejscowiony, moim zdaniem. Zazwyczaj takie krótkie mini-akty, takie dosyć liniowe, takie do minuty, to pojawiają się później jakieś akty czwarte, piąte, szóste. Natomiast tutaj akt drugi to jest tylko taka prosta sekcja, dosyć liniowa i właściwie jedyne miejsce, w którym ścieżki się rozchodzą, pojawia się właśnie tutaj, kiedy możemy sobie użyć kostki. Kiedy jej użyjemy, to wtedy możemy wskoczyć na tą środkową platformę, odpalić sobie kostkę na tej platformie po prawej. No i teraz mamy limit czasu. Musimy szybko biec w prawo, żeby dostać się na sam koniec, bo jak się nam skończy kostka, no to niestety spadniemy na dolną ścieżkę. A pod tą dolną ścieżką jest bezdenna przepaść, natomiast na końcu górnej ścieżki jest czerwony pierścień. Ale niestety nie udało mi się wysięgnąć, ale przynajmniej zobaczyliście, jak wygląda jedyna alternatywna ścieżka na tym poziomie. Krótki poziom. Nie jest zły, pomimo tego, że jest mocno blokowy. Tak blokowy, że mógłby się znaleźć w Mario bez żadnego problemu i nikt by nie narzekał. Ale można tutaj też utrzymać całkiem niezłe tempo, co stanowi takie fajne wyzwanie dla speedrunnerów. Akt trzeci w większości jest pod wodą. I pod wodą w tej grze jest pewna straszliwa herezja, której nie wybaczę. Nie jestem w stanie zrozumieć decyzji twórców tej gry. Otóż Sonic potrafi pływać. Mówię po prostu nieskończoność podskakiwać pod wodą. No i o, to jest de facto pływanie. Jak można Sonicowi dać umiejętność pływania? To herezja, po prostu herezja spalić na stosie takich heretyków, no.
To, że Sonic nie umie pływać, to jest jego taka największa, wręcz ikoniczna słabość. A tutaj umie pływać. No czemu? Czemu zdecydowali się na taki ruch? Co nimi kierowało, skoro i tak zrobili Wispa wiertło, które mogło się poruszać swobodnie pod wodą, co dałoby taką dodatkową motywację do trzymania tego Wispa. A tutaj no, Sonic sobie po prostu podskakuje w nieskończoność pod wodą, bez żadnego wyjaśnienia. No czemu? Czemu? Ale za to w następnej, późniejszej grze Sonic Generations, to Sonic już pływać nie umiał z niewyjaśnionych przyczyn. No nie wiem, może to nie jest woda, może to, no nie wiem, jakiś, no nie wiem, kosmiczny kisiel. Ja to sobie właśnie tak wyjaśniam tym kisielem, jednocześnie tłumacząc to, że Sonic jest teraz, no, praktycznie w kosmosie, a w kosmosie grawitacja nie jest aż taka silna, więc Sonic potrafi pływać pod warunkiem, że jest w kosmicznym kisielu. No. Ale właśnie, z trójwymiarowych Soników, to po Sonic Generations Sonic zupełnie nie znajdował się pod wodą. Nie mówię tutaj o klasycznym Soniku. Ani w Sonic Lost World nie było sekcji podwodnych, ani w Sonic Forces nie było. No dobra! W Sonic Lost World było, ale tylko i wyłącznie kiedy się było wiertłem. A to tak nie do końca tak samo. No dobra! Czas na małą rewoltę. Oczywiście możemy iść w prawo, ale możemy też iść w lewo, żeby mieć taki pewien skrót, złapać sobie tutaj wiertło i szybko wskoczyć do rury, która pozwoli nam pominąć spory kawałek. Właśnie. Sonic wskakuje do rury. Dużo takiego blokowego platformowania. Akcja dziejąca się w kosmosie. A co jeśli ta gra to tak naprawdę była zainspirowana Super Mario Galaxy? Przypadek? Nie sądzę. Ale ta gra nie jest jakoś bezczelną rzynką. Właściwie to w ogóle nie jest rzynką. Jest, no, bardzo sonikowata, też bardzo klasyczna. Te ratowanie albo zwierzaczków, albo kosmitów. Właściwie tematyka taka sama. Walczymy z Eggmanem, walczymy z robotami. Poruszamy się szybko, tylko zamiast różnych wysp, tak jak było w klasykach, to mamy tutaj osobne planety. A właściwie to nawet w Sonicu CD była planeta, więc no... Wszystko zostało po staremu. Kosmici też występowali w Shadow the Hedgehog. Tylko tam byli w roli tych złych. Natomiast tutaj to są ci dobrzy. O, nie wiem czemu, ale bardzo lubię tą sekcję, kiedy można tutaj użyć tego lasera, żeby przelecieć z platformy na platformę, a potem przebiegać, przebustowywać po wodzie. Właśnie kiedy bustujemy, to biegniemy po wodzie. No i to takie jednocześnie platformowanie, jednocześnie bustowanie, omijanie tych przeciwników, wykorzystanie lasera. Niby to nie jest jakieś szczególnie szybkie, ale bardzo to lubię. No i jeszcze te przeskakiwanie. Bardzo mi się to kojarzy z poziomami dodatkowymi do Sonica Unleashed. No, tylko tam niestety to było bardzo wredne, a tutaj kamera oraz prędkość są tak odpowiednie, że widać kiedy skakać. Niby ten sam pomysł, biegnięcie po wodzie, przeskakując nad minami, ale jakoś takie bardziej do ogarnięcia. W ogóle w tej grze chciałbym pochwalić pracę kamery, na przykład tutaj. Mam tutaj taką dwuwymiarową sekcję platformową, to kamera się oddala, żebyśmy mogli zobaczyć wszystko. Jak się te platformy poruszają, jak się układają, do tego jeszcze... No, rozdzielczość na Wii nie jest idealna. Odległość też jest dosyć spora, więc... Jeszcze zostały pokazane pierścienie, jak wskakiwać, to bardzo fajne. Jeszcze pojawiają się wraz z ruchem tych platform, czyli nie ma tak, że zbliżymy wcześniej i nie wiemy, jak się poruszać. Jeszcze te platformy mają takie światełka na tle szarego tła, więc widać to wszystko bardzo wyraźnie. Ale tak jak pochwaliłem grę za wyrazistość zasad, to teraz niestety muszę ją ochwalić. Możemy tutaj robić sidestep po to, żeby omijać lasery tego przeciwnika i strzela laserami, kiedy jesteśmy daleko. Natomiast kiedy jesteśmy blisko, to wali do nas z piąchy. A żeby od niego uciec, to musimy przybustować, nie możemy skakać. To jest o tyle dziwne, że on jeszcze później się pojawia i wtedy możemy skakać tymi jego piąchami. No i właśnie nie jest tutaj tak do końca oczywiste, że musimy oszczędzać boost i boostować tylko wtedy, kiedy jesteśmy blisko. No bo niestety tych białych wispów z boostem jest za mało. Jeśli raz oberwiemy, to bardzo łatwo później obrywać raz za razem.
Do zobaczenia w następnej części.